dobrze, uwaga. Zaprosiliśmy panią wojewodę na taki konwent samorządów ziemi puckiej. Pani wojewoda bardzo chętnie przyjeżdża na tego typu spotkania, bo sama zaproponowała, że chciałaby co jakiś czas, przynajmniej raz czy dwa razy do roku, się spotykać w poszczególnych powiatach z samorządowcami i mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje kilkoma konkretami, bo takie mamy plany. Pewnie mamy dużo spraw, które pani wojewodzie będziemy musieli przedstawić. Bardzo, bardzo ważna rzecz dla nas to jest powrót sądu, szczególnie 5. zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych do Pucka. Bardzo nam na tym zależy. Kolejny temat, biuro paszportowe w mieście Pucku, w stolicy powiatu, bardzo by się nam przydało. I wreszcie sprawy strategiczne związane z inwestycjami strategicznymi, takimi jak na przykład rozbudowa portu we Władysławowie, modernizacja, przebudowa linii kolejowej 213 Reda Hel, budowa drogi, nazwijmy ją drogi tranzytowej od Gdyni do Władysławowa, temat budowy kopalni soli potasowej na terenie naszego powiatu, no i budowa elektrowni atomowej. My jesteśmy pośrednikami pomiędzy tym, co dzieje się w regionie, a wszystkimi szefami, bo ja mówię, że ja dzisiaj mam kilku szefów, bo w każdym ministerstwie w danej dziedzinie minister odpowiada za to, co się dzieje też w regionie, więc jesteśmy tymi pośrednikami i zbieramy uwagi, problemy z regionu, budowa elektrowni jądrowej. To jest wyzwanie organizacyjne, to jest wyzwanie również prawne, to jest wyzwanie społeczne, ale również port we Władysławowie, to jest takie oczko nasze w głowie, też będziemy lobbować za tym, aby nastąpił rozwój tego portu.